Dobry, dzień dobry. Dzisiaj jestem w trochę innym looku, że tak powiem. I za moment dojdę do tego, dlaczego. Bo dzisiaj jest na swój sposób wyjątkowy dzień. Trochę tych wyjątkowych dni się ostatnio namnożyło. Ale powiem wam szczerze, że ten tydzień miałam taki dość ciekawy, bo mimo tego, że pogoda była taka średnia, to udało mi się z 3 dni, podczas których mogłam pójść w teren, udało mi się w 2. Jestem mega z tego zadowolona. I tym razem na celowniku jest taka dzielnica pod zbiorczą nazwą Orunia Święty Wojciech Lipce. Więc Święty Wojciech już za mną, całkiem spora część Oruni też. I paradoksalnie, mimo tego, że szukałam bardzo towarzystwa na Orunie, bo no, opinie są jakie są. Ja też pamiętam swoją poprzednią wizytę tam i czułabym się raźniej w jakiejś, w obecności jakiejś jeszcze osoby. No, ale wyszło jak wyszło. I to jest właśnie trochę to, że ja mam teraz tak nieregularny grafik, że jakby trudniej jest mi się wpasować z innymi ludźmi, bo właściwie weekendy mi zupełnie odpadną i za chwilę powiem dlaczego. No, a ludzie w tygodniu zwykle pracują i po prostu trudno jest nam się dobrać, więc tak naprawdę podejrzewam, że będę miała już większość tych wycieczek, które mi zostały do końca projektu, tak naprawdę będę robić je w pojedynkę. No, a powiem wam szczerze, że trochę się tak próbuję przełamać i została mi jeszcze jedna wycieczka po Oruni. I te ulice, które mi zostały, to są bardzo długie ulice. I też pamiętam, jak wtedy to wyglądało, i tam za bardzo nic nie ma, więc zdjęć nie będzie za dużo. I pomyślałam, że w sumie chyba spróbuję się tam przejechać rowerem. To znaczy, jeszcze nie wiem, czy mi to wyjdzie, i ogólnie, no ja mam dość daleko tam, ale spróbuję podjechać SKM-ką z rowerem, co też będzie dla mnie takim wyzwaniem, bo jeszcze nigdy tego nie robiłam, bo ja w ogóle, tak jak mówiłam, ja po Trójmieście praktycznie się nie poruszałam rowerem prawie. Więc no to będzie coś nowego dla mnie. W sensie, ja nie wiem, czasami mam coś takiego, że jednych rzeczy nie próbuję, a do innych właśnie mam coś takiego, że ej, no kiedyś trzeba w końcu spróbować. No i akurat z rowerem to jest chyba właśnie coś takiego. I no myślę, że fajnie będzie. To znaczy, mogłabym to przejść pieszo, no ale jakby iść 15 km po terenie, gdzie prawie nic nie będzie i wiem o tym, że prawie nic nie będzie, no to trochę jakby mi się to nie uśmiecha i jeszcze gdyby się okazało, że te drogi są jeszcze słabsze niż były, w sensie, że gdzieś się okaże, że jednak jest nieprzejezdna, no to zawracać będzie łatwiej rowerem. No i tak dlatego chcę spróbować właśnie przebyć ten odcinek rowerem. Szacuję to na jakieś 15 kilometrów. Podobne były te dwie poprzednie wycieczki, tylko że tam było zdjęć mnóstwo. I po prostu byłam jednego dnia w terenie 5 godzin, drugiego 4, ale tak naprawdę dałoby się to zrobić w 3,5, bo miałam jeszcze jakieś tam przerwy po drodze. I tutaj jakby takich przerw nie planuję i też myślę, że właśnie rowerem wszystko pójdzie szybciej, dużo zdjęć też nie będzie na tym odcinku. Więc może to wyjdą takie 2 godzinki, no zobaczymy. Także będę się przełamywać, jeżeli chodzi o rower. I też chciałam wam powiedzieć, że podjęłam studia podyplomowe z gadanistyki. Jestem właśnie po pierwszym dniu, stąd ta elegancja, bo stwierdziłam, pierwsze wrażenie trzeba dobre zrobić. No, zresztą nie wiem, jakoś tak mam, że jak się idzie po raz pierwszy do nowych ludzi, to zawsze jakoś tak. No nie wiem, no chcę się wyglądać jeszcze fajniej i czuć się samemu ze sobą dobrze. No i właśnie tak stwierdziłam, że w sumie no to są studia i nie wiadomo, ale no chyba jakby ja byłam jedną z bardziej eleganckich. W sensie to nie jest jakby zarzut do innych, ale po prostu no jakby większość osób podeszła racjonalnie, w stylu mamy jesień, jest dość chłodno i tyle, a ja tak stwierdziłam takie pół na pół, pół elegancja, pół komfort cieplny i tak jakoś wyszło. No, w każdym razie też pod tym kątem zastanawiałam się, czy uda mi się potem dojeżdżać rowerem właśnie na gadanistykę,
No i trochę słabo z trasami rowerowymi na mojej trasie, ale tak naprawdę i tak większość zajęć, przynajmniej w tym pierwszym semestrze, całość trwa rok. My przez ten pierwszy semestr tak naprawdę większość zajęć będziemy mieli online i trochę jestem ciekawa, jak to będzie wyglądało, szczególnie społecznie, w sensie, no bo zajęcia jak zajęcia, jakby to jest wiedza, którą tak czy siak muszę przyswoić, więc jakby ja jestem bardzo ciekawa tej wiedzy i formuła nie ma aż takiego znaczenia, ale no właśnie liczyłam bardzo na to, że poznam tych ludzi lepiej, a no to będzie utrudnione, więc zobaczymy, jak tutaj to się wszystko ukształtuje, ale jestem tego bardzo ciekawa, i no jestem właśnie po pierwszym dniu zajęć i mam swój segregator. I już mam jakieś pierwsze notatki, w sensie, no tak sobie będę to przeorganizowywać, bo to na razie taki roboczy segregator, ale już tych notatek mam, zaraz wam powiem, chyba 12 kartek, coś takiego po pierwszym dniu. No, 12 kartek, hop, 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 proszę bardzo. Także nie próżnowałam, długopis pracował aż miło. No i w związku z tym tak będzie wyglądało, że teraz co sobotę będę na tej gadanistyce. W związku z tym co niedzielę będę w pracy, bo to się trochę tak zazębia. I no właśnie, no będę miała jakieś tam dni dla siebie takie bardziej w tygodniu. No i dlatego trudniej mi będzie kogoś zwerbować na taką wycieczkę. No ale zobaczymy, jak to wszystko się potoczy. Widzę, że światło sobie gra, bo już się powoli dzień kończy. No i trochę mi to światło tu miga. A ja chciałam jeszcze przy dziennym świetle. No, także no jestem ciekawa, co ten rok przyniesie. Będzie wymagający, wiem to, bo tak samo było, jak robiłam kurs przewodnicki, że prawie nie miałam życia. Bo dużo bardzo chciałam zrobić przez tamten rok i teraz będzie to samo, ale wiem, że satysfakcja, która będzie po tym roku, przyćmi mi to wszystko, przyćmi mi te wszystkie wysiłki. Więc jestem niezwykle ciekawa tego roku i trzymajcie za mnie kciuki, bo będę potrzebować dużo siły. No. I ostatnia taka rzecz, o której chciałam powiedzieć, bo nie wiem, czy już wiecie, ale na blogu jest bonus październikowy, wpis o Warszawie. Jest to wpis szczególny, bo zwykle jak mam jakieś wycieczki, to są to wycieczki takie, że je opisuję tak krok po kroku, a wpis o Warszawie jest zrobiony jakby z takiej kompilacji zdjęć z wielu wycieczek i moich odczuć z wielu wycieczek do stolicy, więc tak naprawdę no, ma on zupełnie inną formułę. Dajcie koniecznie znać, czy ona Wam przypadła do gustu i czy jest to dla Was ciekawe, czy sami byliście w stolicy, co widzieliście, co polecacie. Także zachęcam Was jak najbardziej do takiego interaktywnego, można powiedzieć, czytania, czyli czytajcie, reagujcie, komentujcie, dajcie mi koniecznie znać, co sądzicie. A ja idę już ładować akumulatory, bo niedługo nowy tydzień i trzeba będzie znowu trochę podziałać. Mam nadzieję, że pogoda dopisze. Za to też trzymajcie kciuki. Dobrej niedzieli, do zobaczenia.